Ale to weszło, ale no bomba konkretna. Cześć, witam wszystkich. No, tak jak wczoraj mówiłem, jestem świetnie przygotowany fizycznie, taktycznie, więc tak musiało być. Pamiętam, że rozmawialiśmy, mówiłeś, że tak nie wiesz, że od razu szedł po ten knockout, ale jak się pojawiła okazja, to czemu nie, nie? Oczywiście takie sytuacje trzeba zawsze wykorzystywać, więc jeśli się nadarzyła, to musiałem to zrobić, bo często takie sytuacje się lubią mścić. Jasne. Powiedz mi, spodziewałeś się, że aż tak szybko? Nie spodziewałem się, ale byłem pewny, że przejdę tą walkę na 100%. Jasne. Przed chwilą tutaj rozmawialiśmy tak ciekawostkowo, że jesteś dosyć podobny do Tonego Belliu. Znaczy, widzisz to podobieństwo? Kurczę, nie wiem, chyba nie. Uwaga, ciężka wizualnie, wiesz, mocny cios. No może. Ja chyba Mańkut, nie? A ja praworęczny. Ale wiesz, no mimo wszystko, jasne. Powiedz mi, czy co, poszło tak jak miało pójść, szybciutko i można odpocząć i kolejna walka? Tak, dokładnie. Pierwsza jakby plan jest wykonany, teraz skupiam się na drugiej walce, jedziemy dalej. To ile razy jeszcze dzisiaj porozmawiamy? Dwa, na pewno dwa razy. Dzięki wielkie, to do zobaczenia. Gromda. Krwawy piątek już 7 maja. Kup pay-per-view na gromda.tv.